Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam osoby, które są pierwszy raz. Nie, ale to niemożliwe. Pewno jesteś już tu któryś raz. Mam nadzieję, że znalazłeś tutaj dużo wiedzy, dużo informacji dotyczących osób toksycznych. I nie tylko wiedzy, ale też bardzo dużo praktyki, więc bardzo miło mi Cię widzieć. Moi drodzy, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, oczywiście trafił się komentarz, który spowodował, że chciałabym o tym napisać, bo o tym się nie mówi tak dużo, o tym, że osoba narcystyczna świeci światłem odbitym, świeci Twoim lustrem, świeci tym, co zobaczy w innych ludziach. Jak to możliwe? Dlaczego narcyz tak bardzo naśladuje to, czego zazdrości, a dlaczego to, czego nie chce, przerzuca na inne osoby? No właśnie, jak to jest z tym światłem odbitym? Moi drodzy, bardzo często osoby, które kończą związek z osobami narcystycznymi, mówią o tym bardzo mocno, że to był jedno z najtrudniejszych przeżyć w ich życiu i już nigdy nie będą takie same. Mogę to potwierdzić, ale chcę Wam powiedzieć, że zakończenie takiego związku, wbrew wszystkim, jest tak naprawdę początkiem czegoś wspaniałego. I oczywiście zawsze związek narcystyczny zostawia w tobie bardzo dużo śladu, a dużo pamięci, ale ta pamięć jest bardzo potrzebna do tego, żeby mieć świadomość, jak życie, które teraz masz, jak jest cudowne i jak wiele innych rzeczy może być cudownych, bo już nigdy nic nie będzie takie same, ale większość rzeczy po przepracowaniu tej traumy urazowej, tej przemocy psychicznej, tych wszystkich traum, więzi traumatycznych, jest tak naprawdę później cudownym, wspaniałym życiem. Więc zachęcam Was do tego. Bardzo o to proszę i proszę, zaufajcie mi, że to jest coś, co Was buduje. No to jak jest z tym światłem? Moi drodzy, narcyz jest osobą, ja w wielu filmach powtarzam, że osobą, która nie ma emocji, no to już wszyscy, którzy żyją w tym temacie, wiedzą, ale są osobą, która nie ma absolutnie własnego ja. Ona czasem ma, ta osoba, fragmentaryczne ego, fragmentaryczne ja, coś gdzieś tam świta, natomiast nie jest w stanie, brzydko mówiąc, tych kropek ze sobą połączyć. Dlatego, że totalnie odcięta w sposobie wychowania, przez sposób wychowania totalnie odcięta, fragmentaryczne ego, fragmentaryczna pamięć absolutnie nie zadowala narcyza i to, co jest takie prawdziwe, to, co jest kwintesencją jego, jest absolutnie przez osobę narcystyczną odrzucone. Odrzucone dlatego, że nie zostało zaakceptowane, zostało totalnie zdewaluowane i totalnie zniszczone, głównie przez sposób, system wychowania, przez osoby, które opiekowały się osobą narcystyczną, zostało to totalnie zdegradowane, totalnie zniszczone, dlatego to tak bardzo się osobie narcystycznej nie podoba. Osoba narcystyczna wciąż uważa, że nie zasługuje, nie powinna, nie chce, nie może, nie umie być taka, jaka jest naprawdę, dlatego że to na pewno nikomu się nie spodoba, a już najmniej podoba się osobie narcystycznej. Stąd też pomysł na to, żeby czerpać umiejętności, wiedzę, pomysł na siebie, budowanie siebie poprzez światło odbite, czyli zobaczenie w drugim człowieku tego, co mu się podoba i przełożenie tego na siebie. Możecie to bardzo często zauważyć w sytuacjach, w których większość z pań, to jest, bo kobiety są bardzo takie wrażliwe na te rzeczy, że na przykład coś, co osobie narcystycznej, mężowi, partnerowi, pani, nie, w nich nie podobało się. Dajmy na to, na przykład mąż, partner nie lubił, jak kobieta zakłada krótką spódniczkę. Uważał, że jest to wyuznane, że jest to nieciekawe, że absolutnie nie pasuje, że to kobieta taka jest frywolna. No dajmy na to, ale też wiele innych rzeczy. Przyuważcie, proszę, miłe panie i panowie również. Coś, co nie odpowiadało waszym partnerkom, partnerom w związku, nagle okazuje się, że absolutnie nie sprawia żadnych problemów,
nowym związku. I możecie wtedy zauważyć, że partnerka w sukience sięgającej ledwo co pośladków, zasłaniające ledwo co pośladków, kroczy dumnie obok waszej osoby narcystycznej i absolutnie to nie przeszkadza. No i co się takiego stało? Czy się morale zmieniły, czy się wymagania, standardy zmieniły, o co chodzi? A już wszystkie panie jednym chórem opowiadają, no tak, ona po prostu go zmieniła, ona jest tak idealna, że on jej na wszystko pozwala i to jest po prostu to. No nie, moje drogie panie, chodzi o to i panowie też, chodzi o to, że narcyz nie wie tak naprawdę, co jemu w duszy gra. On nie wie, co jemu się podoba. On nie wie, co jest dobre, co jest złe, co jest fajne, co jest dobre. No, on buduje te wszystkie rzeczy, przede wszystkim tu w tym przykładzie, co mu się podoba, on buduje to przez inne osoby. To bardzo taka też charakterystyczna rzecz, że narcyz nie jest w stanie na dany temat wypowiedzieć się i możecie też zauważyć, że to wypowiedzenie jest bardzo podobne do kogoś, kogo narcyz szanuje, kogoś, kto jest wyżej od niego w hierarchii. On bardzo często powtarza zdania, opinie, nawet całe zdania, tak jak jest to mówione przez osobę, którą narcyz się wzoruje. Czyli na przykład jakiś kolega z pracy, który jest po prostu bardzo mądry, albo przyjaciel, albo siostra, albo brat, albo mama, a no mama to już w ogóle bardzo często w przypadku narcyza. Ale jeśli zobaczycie, to oczywiście, bo to na początku nie wydaje się takie dziwne, no bo jeśli dokładnie te same poglądy wasza osoba narcystyczna ma takie jak mama, no to nie jest to dziwne, no bo wychowana w tej rodzinie, no ma bardzo podobne. Ale z czasem możecie zauważyć popatrzeć, że te rzeczy, te sytuacje, te zdania, te opinie są bardzo podobne do kogoś, kogo narcyz bardzo podziwia. On nie ma własnego zdania. No i właśnie w ten sposób osoba narcystyczna buduje swoje przekonania, swój świat, swoją iluzję, patrząc na innych, obserwując, odbijając światło. To jest coś, co narcyz właśnie uczy się od innych osób, ale uczy się też innej rzeczy. Czyli tym światłem odbitym bardzo często dla narcyza jest coś, co już napomknęłam o tym, coś, co jest wielkością tego świata, czyli bardzo podziwia i chce brylować w tym towarzystwie, chce brylować w tym świecie wielkich. Tak? Czyli chcę dosięgać tych rzeczy. I oczywiście absolutnie nie chcę powiedzieć, że cały świat, czy to polityki, czy nie wiem, dajmy na to celebrytów, czy dziennikarstwa, czy czegokolwiek, co jest uważane za jakieś bardzo prestiżowe, czy na przykład biznesu, jest bardzo narcystyczne, aczkolwiek akurat tam bardzo często spotykamy osoby z zaburzeniem narcystycznym, bo ta wielkość i potrzeba bycia podziwianym i wielkim jest, no akurat jeśli chodzi o narcyzów, bardzo pożądana, więc tam rzeczywiście ten świat już jest taki chyba mniej ciekawy, ale daleka jestem od tego świata, nie znam go za dobrze, więc absolutnie nie mogę powiedzieć, ale jak patrzę na klientów, którzy czasem do mnie przychodzą, to widzę, z jakich środowisk się wywodzą i rzeczywiście to jest bardzo charakterystyczne. Więc tego narcyz bardzo chce i to światło odbite, nie jego bardzo często, ale tego, w jakim środowisku się obraca, w jakim towarzystwie jest. Co jest też bardzo znamienne, narcyz osoby niżej od siebie w hierarchii takiej, nie wiem, jak można nazwać hierarchią, czy ja zarabiam 100 tysięcy, czy zarabiam 20 tysięcy, czy zarabiam 3 tysiące, jak można uważać za kogoś lepszego lub gorszego. Oczywiście status życia tych osób jest znaczący, znacznie różny od siebie, ale czy wartość człowieka można przez ten pryzmat klarować? No nie można.
ale no tak świat jest skonstruowany, nie jest on oczywiście sprawiedliwy, co jest chyba trochę normalne, bo jakby był sprawiedliwy, to może nie byłoby tak ciekawie, a przez tą niesprawiedliwość jest ciekawiej, więc narcyz zawsze będzie do tego dążył i uwielbia brylować i uwielbia właśnie świecić tym światłem odbitym od osób znanych, cenionych, lubianych, bogatych, bo to bogactwo jest takie bardzo charakterystyczne dzisiaj w świecie, bo ten, kto bogaty, to ktoś ważny. Ważne, w czym chodzisz, jaki masz strój na sobie, jakim samochodem jeździsz, gdzie jeździsz na wakacje, kim jesteś. Ale nie jest ważne to, oczywiście też bardzo charakterystyczne, chowamy wszystko pod dywan, czyli wszystko, co brzydkie, nieciekawe, to nie w naszej rodzinie. To się absolutnie u osób narcystycznych nie wydarzyło. Wszystko jest cudowne, wszystko jest piękne, twoi przyjaciele świadczą o tobie, tylko gdzie ta głębia? Gdzie to wnętrze, gdzie ta bliskość, gdzie ta namiętność, gdzie te pragnienia, gdzie te porażki, gdzie te pomyłki, gdzie o tym mówienie, o tym, co się dzieje. Ostatnio usłyszałam niestety od osoby, z którą miałam chwilę styczności, a wiem, że chyba jednak należy do osób narcystycznych, no jestem niemalże pewna, usłyszałam takie zdanie, że o własnej rodzinie nie mówi się nic złego. To jest takie przekonanie, które jest w świecie, że nie mówi się nic złego. Oczywiście, że no, w gazecie na pierwszej stronie tego ogłoszenia nie będę dawała, ale dlaczego na przykład nie mogę o tym powiedzieć, że na przykład, nie wiem, ktoś się rozwiódł, albo ktoś się nie rozwiódł, albo że ktoś komuś się źle wiedzie, albo że ktoś stracił pracę, albo że komuś się coś nie powiodło. No, ja rozumiem, że polskość czasem kojarzy się z tym, że Panie Boże, zabierz krowę Kowalskiemu, ale możesz mu zabrać, mi też zabierz, ale jemu też zabierz. Więc ja wiem, że to tak w Polsce bywa, ale wydaje mi się, że właśnie uczciwość, emocjonalność, bycie prawdziwym w swoim świecie polega na tym, że nie wstydzę się przyznać, że na przykład, nie wiem, ktoś stracił u mnie pracę, albo że mój tata choruje, albo cokolwiek. To jest chyba całkiem naturalne, bo każdego z nas to dotyka. A to nie jest mój problem, co sobie kto o mnie pomyśli, no bo to już jest jego problem. Akurat ja z tym już nie mam problemu, co sobie ktoś tam o mnie pomyśli. To już jest jego problem. Moi drodzy, więc światło odbite narcyza to jest przede wszystkim to, jak on wygląda. Jak on wygląda w waszym świetle. Narcyz wielkościowy uwielbia blichtr. Uwielbia bycie podziwianym, uznawanym, idealnym. On to uwielbia i bardzo do tego przykłada wagę. Ale co też bardzo charakterystyczne u jednego i u drugiego i u każdego generalnie, bo już tych rodzajów narcyzów się nam trochę zrobiło, wielkościowy, ukryty, duchowy, taki, nie taki, wszyscy tak naprawdę, z zaburzeniem klastra B, akurat narcystycznego, uważają siebie za dużo lepszych od innych. I to jest bardzo charakterystyczne, ale jednocześnie zazdroszczą wielu osobom prawdziwym, bardzo zazdroszczą tego, kim są. I tego, właśnie tego lustra odbitego, tego światła odbitego, oni po prostu potrzebują tych ludzi, potrzebują prawdziwości, potrzebują tego, żeby się od nich nauczyć. Nauczyć, jak być prawdziwym człowiekiem. No niestety tego się nie da nauczyć, bo to co się czuje, to, co się myśli, to widać w oczach, w oczach osób narcystycznych trochę słabo to widać. Więc to już się wie, kiedy się wychodzi z zaburzenia narcystycznego, kiedy patrzy się na te oczy, to się patrzy, że ojej, tam nie ma światła, tam nie ma blasku, tam nie ma emocji, tam nie ma uczuć. Bo tak naprawdę, kiedy spojrzysz na człowieka, to widzisz w nich złość, widzisz emocje, widzisz głębie, widzisz to, co jest. Natomiast kiedy patrzysz na osobę narcystyczną, no to widzisz przysłowiową rzekę, którą oczywiście czasem widzisz ból, czasem widzisz więcej słów, tak naprawdę, niż widzisz to, co jest w oczach. Nie czujesz tego, co tam jest w tych oczach. Światło odbite narcyza jest dla niego bardzo ważne i to jest tak naprawdę kwintesencja zakrycia jego wewnętrznego, kruchego,
fragmentarycznego ego, przepraszam najmocniej, i on tym światłem odbitym, tym, co nauczy się od innych ludzi, bardzo zakrywa swoją wrażliwość, to swoją ranę narcystyczną, to, co tak naprawdę bardzo mocno chce w głębi serduszka schować. Nie potrafi tego chować, dlatego ciągle i ciągle potrzebuje innych ludzi, potrzebuje nowych wrażeń, potrzebuje nowych sytuacji, cały czas potrzebuje dewaluować jedną osobę, żeby cały czas czuć się dobrze z obiektem złym, czyli przerzucając swoje wstydliwe rzeczy, to co źle robi, czego nie kocha, przerzucać na osobę najbliższą. No niestety tak się składa. Widzieć w niej obraz złej osoby, natomiast czerpać od innych osób cały czas, uczyć się, no i pławić się w tym, że jest ważniejszy od innych, w tym, że jest mądrzejszy. No taka niestety straszna natura osoby narcystycznej, straszna, no bo to jest jego życie, on musi cały czas potwierdzać, biedna jednostka cały czas musi potwierdzać swoją wyższość, cały czas musi potwierdzać swoją obecność na tej ziemi, to, że jest ciągle idealny. Jemu bardzo, ale to bardzo zależy na tym, jak jego inni widzą. Tutaj w tym miejscu chcę bardzo Was poprosić o to i tak uczulić, że zawsze, kiedy rozmawiam, to przechodzi przez myśl, że ja tu pokażę osobie narcystycznej, jak ja wiem, gdzie go boli, to go ugryzę. Nie wolno. Moi drodzy, nie wolno, mortyfikacja, przypominam, wściekłość narcystyczna, mortyfikacja to są bardzo niebezpieczne rzeczy. Naprawdę proponuję tą walkę, tą agresję, tą złość, bardzo często na siebie samego, po prostu przepracować, tą moc, którą czujecie, i tą złość włożyć w walkę o siebie, we wzrastanie, w pogodzenie się, w budowaniu swojego szczęścia, w radość, w pójście na boks. Pozdrawiam serdecznie mojego klienta, który nauczył się boksować i szczuplak taki, a usłyszał na boksie, że musi 10 kilo schudnąć, więc polecam, ale chłopak jest po prostu jak nowonarodzony. Panie Krzysiu, ja Pana bardzo serdecznie pozdrawiam. Obiecałam, że Pana pozdrowię, więc pozdrawiam. Pan Krzyś po drugiej stronie mocy, więc cieszę się bardzo i fajnie, i dlatego polecam, że to światło odbite i ta złość, i ta energia, a kiedy moi klienci, klientki przychodzą do mnie na początku, to jest oczywiście taka wściekłość, bo Pan Krzyś też wykazywał chęć zrobienia porządku i okropnego, a teraz kiedy się go pytam, czy ma taką ochotę, powiedział, że nawet nie ma na to ochoty. Dokładnie, tak powinno być. Moi drodzy, przepracowanie, skupienie się na sobie, dobra energia, dbanie o to, naprawdę to bywa ciężko, bardzo ciężko, naprawdę trzeba trochę łez wylać, ale potem ta druga strona rzeki, jak to my lubimy mówić na szkoleniu, jest piękna i po tej drugiej stronie rzeki jest cudownie. Więc moi drodzy, tą energię, siłę, moc, złość przerzućcie na siebie, w sensie wykorzystajcie ją na pracę ze sobą, na walkę o siebie, na budowanie siebie, na to, żeby wzrastać. Moi drodzy, nie obrażajcie się za moje słowa wieczna ofiara i to, że nie wolno się nad sobą użalać. Można się nad sobą użalać miesiąc, dwa, trzy, dobra, pozwalam, ale potem należy wstać i walczyć o siebie. Jesteście ludźmi, którzy muszą o siebie walczyć, ludźmi, którzy żyją na tym świecie, i zwracanie się ku ciemnej stronie mocy jest absolutnie nie fajną rzeczą. Można źle skończyć, dlatego proszę się nie obrażać na mnie za słowa mocne. Ja jestem z duszy i z charakteru kozicą, więc lubię się wspinać i nie pozwalam sobie na ułomności. W sensie ułomności staram sobie przekuć w moje małe zwycięstwa i do tego Was bardzo serdecznie zapraszam. Dawno nie było filmu motywacyjnego, więc niech ten film będzie motywacyjnym. Proszę, walczcie o siebie, tą walkę, chęć zemsty, chęć złości, tą wściekłość.
przerzućcie na siebie, przerzućcie na boks, może kobiety, niech będzie kickboxing, niech będzie pływanie, niech będzie cokolwiek. Ja zawsze mówię, wyjdzie Wam to tylko na zdrowie, płaszcze brzuchy, piękne pośladki, można sobie wszystko wypracować, więc proponuję w tą stronę, a nie na złość. Moi drodzy, taka domena osoby narcystycznej, że niestety ten swój świat ma tak bardzo ograniczony, tak bardzo płytki, że dalsze zajmowanie się tym światem jest bezcelowe dla Was. Ono Wam absolutnie nie służy, tylko Was zniża w czeluści. Wiem, że trzeba się trochę pobabrać w tym świecie, trzeba ten świat zbadać i to jest etap bardzo potrzebny. Absolutnie mówienie o tym, że natychmiast trzeba wychodzić, już zapominać, nie jest normalną rzeczą w traumie i nie polecam tego. Trzeba się pobabrać, trzeba zobaczyć, trzeba poznać, trzeba odczuć, trzeba się spotkać z bólem. Moi drodzy, spotkać się z bólem. Pozostawiam Was z tym tematem, bo każdy ucieka od bólu, a chcę Wam powiedzieć, że ból jest, ostatnio usłyszałam przepiękne zdanie, że nigdy byśmy nie wzrastali, gdyby się trudności i ból nie pojawił. Taka jest prawda. Początek tego kanału był spowodowany potwornym bólem z mojej strony, w sensie tym, co przeżywałam, a jak pięknie urosło. Więc moi drodzy, ból jest bardzo potrzebny, bardzo transformujący i bardzo pomagający w naszym rozwoju. Więc nie uciekajmy przed bólem, spotkajmy się z nim, porozmawiajmy, popatrzmy, co chce nam powiedzieć i wtedy bierzmy się za siebie. Moi drodzy, wszystko jest w Was i wszystko jest możliwe. Moi drodzy, ściskam bardzo serdecznie, ale mi płynnie dzisiaj ten film poszedł, jak zwykle motywacyjnie, to ja lubię gadać. Moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, zapraszam Was bardzo serdecznie do rozmów ze mną, do szkoleń przed wakacjami już, znaczy już są wakacje, ale już myślę, że do końca wakacji nie będzie nowych szkoleń, więc zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, miło mi będzie Was gościć. No bo ruszam od września z nową formułą, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, więc trochę pracy dydaktycznej, takiej żmudnej przy biurku i przy laptopie mnie czeka. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, ściskam bardzo mocno, moc z Wami niech będzie i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.